Witam serdecznie, mamy następną naprawę. Słuchajcie, historia lubi się powtarzać. Mamy na podnośniku Peugeota, ale to jest Peugeot Partner, nie ten 307 co był. Ale historia się powtarza, co mamy do wykonania. Oczywiście po podpięciu kompa wyświetla nam dwa błędy. Ale zanim Wam powiem o tych błędach, co się dzieje. Klient narzeka, że kopci mu przy takim mocniejszym naciśnięciu gazu, wiecie, przy redukcji z, na przykład z 3 na 2, że kopci mu bardzo na czarno z tłumika. No, widać, że sadzy jest pełno, jak najbardziej ma prawo kopcić. Dlaczego? Ponieważ pierwszy błąd świadczy o tym, że nie mamy tego dodatku do FAP-a. Pusto. Pusto jest w zbiorniku, nie mamy dodatku. Tutaj znajduje się zbiornik, który oczywiście musimy uzupełnić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest w tym aucie i komputer o tym krzyczy głośno i mocno, to mamy uszkodzone najprawdopodobniej świece żarowe. Oczywiście zanim je wykręcimy, sobie sprawdzimy kontrolkę, czy one działają, czy nie. Dlatego, że dostęp do nich jest mega utrudniony w tym pojeździe. Także co? Ja Was zapraszam do następnej naprawy. Chodźcie ze mną. Co będziemy teraz wykonywać? Na pewno założymy rękawiczki. Słuchajcie, ten płyn jest taki niefajny. Tutaj mamy normalnie podpięte te przewody. Tak? Tak. Jeden gruby wyciągamy, to będzie zasilający. Drugi, ten cienki, też wyciągamy. O, bo to jest odpowietrznik. I tutaj oczywiście w tym podpinamy zasilanie. Czyli wchodzimy sobie z taką przejściówką. A nie ta strona, ta strona. O. I na tą przejściówkę nakładamy sobie zaraz rurę i będziemy uzupełniać ten preparat. Dobra, uzupełniamy sobie ten płyn, tylko wiecie co? Musimy pojazd obniżyć. No oczywiście to grawitacyjnie musi wpłynąć. Dobrze, dodatek dodany. Adaptacja zrobiona. Zostaje nam świeca żarowa. Ja już Wam pokazuję, jaki mamy błąd. Co to tam jest tu? Lampa mnie prześwietliła. Już Wam pokazuję. Dobra. Lecimy, diagnoza, kody usterek, silnik. No, to ciach. Ostatnio mówiliście, że nic nie widzieliście, to o, mamy. Mamy kod usterki, proszę bardzo. Czekajcie, załączę się. Dobra, teraz mamy przybliżenie, możecie zauważyć. Usterka. Tak, tak. Lecimy sobie w dół. Możliwe skutki: nieprawidłowa praca silnika w czasie rozruchu, czarny dym, pali się lampka kontrolna awarii. Tak. Uszkodzony bezpiecznik, uszkodzone świece żarowe, brak, nieprawidłowe napięcie zasilania, przerwa zwarcie opory w obwodzie prądowym, uszkodzony przekaźnik napięcia zasilania, sterownik uszkodzony, no, albo świece uszkodzone, tak? Mamy tutaj Siemens informacje ze sterownika dotyczące kodu usterki. Funkcja aktywuje świece żarowe w zależności od temperatury cieczy chłodzącej. No dobra. Bierzemy się i sprawdzamy przede wszystkim świece żarowe. Aha, no i jeszcze się zapytacie pewnie, co ma świeca żarowa do FAP-a. Ma bardzo dużo. A co, ja brudny jestem? Na obu. A, sorry. A co ma do FAP-a? A mianowicie to, że świece żarowe pomagają w dopalaniu tego FAP-a całego, tak? Także one są bardzo potrzebne tutaj. No i musimy się nimi zająć, wymienić je, żeby mu po prostu porządnie przeprowadzać regenerację FAP-a. Dobra, działamy. Dlaczego mówiłem, że jest przechlapane? A mianowicie już Wam pokazuję. Tutaj mamy ten silnik HDI. Świece żarowe są tam z tyłu za silnikiem, tam pod spodem. Jedną, żeby wymienić, będzie trzeba najprawdopodobniej EGR wykręcić tutaj. Także jest trochę rozbiórki. Szkoda gadania, my działamy. Spróbuję Wam jakoś tam coś to pokazać, ale Wy tam i tak tego nie zobaczycie, bo słuchajcie, ciemno.
Raz, że ciemno, a dwa. Tam nawet nie wjadę kamerą. Także musicie mi wierzyć na słowo. Od tyłu mamy świece żarowe. Musimy się do nich dostać. Dobra, zanim zaczniemy dokopywać się tam oczywiście do tych świec, warto sobie sprawdzić, czy one są sprawne, tak? Bo postawione oświetlenie. Tutaj macie wtyczkę do tych świec. Ja już ją wypiąłem. I oczywiście bierzemy sobie kawałek żarówki. Jedna strona żarówki do plusa, a drugą przykładamy sobie tutaj do tych pinów. Mamy 4 piny i każdy pin odpowiada za każdą tą świecę żarową. Także jeżeli nam się zaświeci, to znaczy, że ta świeca jest sprawna. Jeżeli się nam nie zaświeci, niesprawna. Dobra, bierzemy się za sprawdzanie tego. No, wszystkie 4 jakby spalone były. Możecie zauważyć, wszystkie 4. Żadna się nie zaświeciła. Także najprawdopodobniej mamy spalone wszystkie 4 świece. Ok. Teraz tak, żeby oczywiście dostać się do świec żarowych, tam macie chłodniczkę spalin. Tak? Razem z agierem. To trzeba wykręcić. Całe to trzeba wykręcić, niestety. A żeby się do niej dostać, to oczywiście musimy tu z tej zalanej turbiny odkręcić sobie rurę dolotową. Nie wiem, czy wy tu będziecie tak widzieć, powinniście coś tam widzieć. Także rurę dolotową wykręciliśmy już, wyjmiemy ją. No i bierzemy się zaraz za demontaż tej chłodniczki. Powiem wam tak szczerze, lepiej byłoby wyjąć chyba silnik tutaj i wykręcić te świece, niż bawić się w ten sposób. No ale dobra. Za marudzenie nikt nie płaci, trzeba działać. Pokażę wam po kolei, co i jak, gdzie wykręcić z tą chłodniczką. No i oczywiście te świece. Tą śrubę, którą kręcę tutaj w tej chwili, musicie sobie popuścić. Nie wykręcajcie jej do końca, bo ona ma tu taką prowadnicę i będziecie musieli ten egier tutaj wysunąć. Następne to tutaj od góry znajdują się 2 dziesiątki na klucz 10, a ten imbus jest 5. Tak, 5. Także imbusa popuszczamy, plus tamte 2 śruby. Tu jeszcze będziemy mieli 13 po prawej stronie. Ja nie wiem, czy Marcel, ty to chwycisz w ogóle, trzymaj. Tam, tak na wprost jest. Ja wam najwyżej jakieś kółeczko zaznaczę, gdzie ona się siedzi. No, trzeba to wszystko podkręcać. Fajna zabawa, co? Godzina 20, a my mamy zabawki. I się bawimy. Fajnie. Dobra. Słuchajcie, mamy wykręconą jedną sztukę. Wykręciło się bardzo ładnie. Oczywiście dostęp mega ograniczony tam. Nawet wam nie pokażę za bardzo, bo nie mam jak. Ale jedna się wykręciła, zaraz ją zbadamy. Zostają nam jeszcze 3. Egier oczywiście został już wykręcony, ale jeszcze nie zdemontowany. Bo tam do chłodniczki na 2 śruby jest przykręcony. Zaraz go sobie wykręcę, zdemontuję. Będę miał dostęp do tej 4. Także co? Zostaje mi jeszcze 1., 3. i 4. Drugą wykręciłem. Jestem przeszczęśliwy. No dostęp jest naprawdę paskudny. Słuchajcie, da się to wykręcić bez wyciągania silnika. Bo gdzieś kiedyś słyszałem, że trzeba do tej operacji wyciągać silnik. Jeżeli się nie obrobi świeca, nie trzeba wyciągać. Także to dla potomnych, jak będą chcieli sobie świece wymienić. Ok. Sprawna? Pali jak głupia. Pali? Nie? Spalona? Ale dlaczego? Sprawdzaliśmy przecież. Wszystkie 4 są spalone. Dobra. No wiecie, możliwe, że instalacja też jest uszkodzona, no to wtedy nie będzie się świecić ta żarówka, tak? Ta kontrolka, którą podpiąłem. No w 100% się dowiadujemy, jak już ją wyjmiemy, tak? To są akurat 11-woltowe, możecie śmiało pod akumulatorem sprawdzić, nie spalicie ich. Ale tak jak mówię, lepiej sprawdzajcie kontrolką lub miernikiem. To jest najbezpieczniejsze, bo nie będziecie zawsze pamiętać o tym, że macie świece 5-woltowe, są 4 volta bodajże. To chyba Volkswagen ma takie. 7-woltowe, 11-woltowe, 12-woltowe są przeróżnej maści. Dobra, wykręcamy dalej. Może zobaczcie. Tak właśnie wykręca się świeczki.
pozycja wyjściowa. I wykręcamy. Tylko lata słowa. No tak. 5 lat. Dobra. Tak może będziecie coś wiedzieć. To może wam coś tak w ten sposób pokażę. Musicie niestety patrzeć się w lustro. Brudne lustro. Daj ten, jak on się nazywa, magnes. Aha, nie ochrzaniajcie mnie tutaj za rękawiczki. Raz, że nie lubię, wiecie o tym doskonale, ale dobra, już zacząłem nosić je, ale tutaj z tyłu nie ma szans. Jak nie czuję tego, to nawet nie ma szans, żebym ja cokolwiek zrobił. Więc sorry, ale nie będzie teraz rękawiczek. To ile? 6 lat zrobił. Nie, 6 będzie w grudniu. Teraz jest 5 i 3 miesiące. Dobra, to mamy. Teraz fajnie by było 8 chyba mieć krótką. No co, no ktoś sobie pomyślał, że interwał zrobi taki jak, wiesz, w serwisie. Żeś ty. Ale na lusterko się cudownie składa. Ja cię kręcę. On tak chodzi, bo on olej powinien mieć wymieniony. Tak? Mhm. To jest 10. Dlatego ma tyle oleju w sobie. Bo nie może dopalać. Że olej trzeba jeszcze zmienić mu. To będzie kosztów, a kosztów. No, mamy ścisane tutaj. Stycznie to 1022 pewnie. No, coś se leci. Przy przebiegu 244 tysiące. A, gdzie ta śrubka? Na oleju? Na oleju? A potem się dziwić, że to tak pracuje, jak pracuje. Zaś mi się zdaje, że Ford jutro na pewno nie wyjedzie. Nie ma szans, tam też oprócz, nie jest taki prosty.
dolną śrubę. Ma odchody. Ostatnia została. Jakieś pomysły? A co, na dziesiątkę? Tak. Dobra, pomysł jest taki, żeby do góry dodać tak czy tak. Wszystkie cztery wykręcone. EGR wykręcony. Nie wygląda tragicznie, więc nie ma obaw tutaj, że coś się dzieje. No oczywiście wyczyścimy go. Jak już jest na wierzchu, to go wyczyścimy. Marcin sprawdza ostatnią świecę. Spalona? Spalona. Spalona. Czyli wszystkie cztery mamy spalone. Tak jak było to widać na załączonym obrazku wcześniej. Dobra. Na dzisiaj kończymy. Jest już późno. O, tu są cztery. Mamy cztery w ręku? Są sztuk cztery. Dobra. Wszystkie cztery spalone. To co? Ja dzisiaj kończę i jutro działamy dalej. Ok. Mamy następny dzień. Montujemy już te świece. Jak będziecie dokręcać te świece, to 12 Nm. Tym momentem dokręcamy je. Także co? Gimnastykujemy się dalej. No za wiele wam nie jestem w stanie to pokazać, bo jest taki dostęp, jaki jest. Tyle, co mogłem, to pokazałem. Co będę mógł, to pokażę. Dobra, działamy dalej. Ok. Pierwsza dokręcona. Zostały jeszcze trzy. Dobra, słuchajcie, mamy świece wymienione. Oczywiście tu jeszcze jest montażu w chorobę i jeszcze trochę. Ja wam spróbuję to pokazać. Weź Marcin ten latarą tam poświeć. Zobaczcie sobie na te świece w odbiciu lustrzanym. Widać? Widać. Raz, dwa, trzy i tu jest czwarta. Oczywiście chłodniczka EGR-u została wymontowana, bo nie byłoby dojścia. Tych nakrętek nie ma szans wtedy założenia, jeżeli jej nie wykręcicie. Dobra, to skoro to mamy, to teraz zobaczmy sobie. Ja was tu ustawię, zobaczmy sobie, czy te działają. Póki mamy tam dojście jeszcze do nich, prawda? Czyli tu mamy tą wtyczkę. Ok. I co? Tam bierzemy do plusa. Wy sobie to obserwujcie. Pierwsza świeci. Druga też. Trzecia też. O, to jest czwarta. Ciemno. I czwarta też. Także mamy wszystkie cztery sprawne w tej chwili. No i co? Możemy montować z powrotem te wszystkie bambety. A mianowicie zaczynamy od chłodniczki. Oczywiście zaraz ją wymyjemy. Jak już jest na wierzchu, to wypadałoby wymyć. Także będziemy zaraz to montować wszystko z powrotem. Chłodniczka EGR ląduje tam, że tak powiem, na swoje miejsce. Przykro mi, nie jestem w stanie wam pokazać tam, bym musiał mieć mikrokamerę, żeby was ustawić tam z tyłu, żebyście mogli sobie obserwować. Jedyne, co mogę wam tylko doradzić, wykręćcie tą chłodniczkę, jeżeli będziecie chcieli te nakrętki załapać, no bo jest naprawdę tak mega utrudniony dostęp, że nie ma możliwości z tą chłodniczką przyłapania jakiejkolwiek nakrętki. Dobra. A żeby wykręcić sobie świecę, no zresztą, zróbcie tak, wykręćcie sobie tą chłodniczkę, wykręćcie EGR i wtedy normalnie w świecie odkręcicie te świece. One nie są mocno dopierdniczone, którego bym nie robił 2.0 HDI. Wszystkie świece się elegancko odkręcają. Tylko po prostu dostęp upierdliwy. Dobra, mamy poskładanego tego Peugeota. Tutaj mamy te kody usterek. No i zobaczmy, czy przyjmie teraz kasowanie kodu usterek. Powinien. Świece ma wymienione. Niech on sobie nie żartuje już z nas. No pięknie. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra. Jeszcze szybko filtry oleje, dlatego że tutaj jest ponad stan oleju. No bo DPF, ten FAB, nie wypalał się. Także zamiast się wypalać, ładował sobie paliwo do oleju. No i oprócz tego Marcel odkrył, że olej był wymieniany jakieś 27,5 tysiąca temu? Coś takiego. 27 tysięcy kilometrów temu. Nie był olbrzymie. Przepraszam, no. Przepraszam, nie chciałem. No, ale pilnujcie sobie tych interwałów, naprawdę. Słuchajcie, to, że 2.0 HDI jest pancerny, to nie znaczy, że on będzie żył.
jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze Marcel odkrył rozrząd ile? Tam jakiś mechanik dał rozrząd na 7 lat. Bardzo dobrze. Dobrze dał? Tak się na 7 lat, no. Słuchajcie, nie. Na 150 tysięcy. Na 150 tysięcy i 7 lat dał rozrząd. Nie róbcie tego, słuchajcie. Max to jest 100 tysięcy i 5 lat. Uwierzcie mi. Dobra, działamy, odpalimy go i dam wam jeszcze posłuchać i się wtedy pożegnamy. Dobra, chcemy już wymienić tylko olej. No i oczywiście napotykamy na następną przeszkodę. A mianowicie tutaj, o, w środku, tu w środku nie ma mięsa na to, żeby założyć imbusa, tak? Ktoś obrobił go w środku. To tutaj to ja zrobiłem przecinakiem po to, żeby go tutaj odkręcić. Tak, także to nacięcie ja zrobiłem, ale tam w środku było obrobione i nidyrydy odkręcić, także świetnie. Jak wymieniacie i uszkodzi się wam ten korek, to wymieniajcie sobie ten korek, bo później drugi ma naprawdę duże problemy z tym, co? Taka prośba. Dobra, załatwiamy korek nowy i oczywiście zrzucamy ten olej. A, jeszcze jedno, oczywiście korek miski olejowej został wymieniony. Tutaj macie takie oto numery. Gdybyście nie zobaczyli, to 4, 5, 6, 1, 8. Korek Febiego. Pozdro. Peugeot. Peugeot skończony. Wszystko porobione, to co trzeba było. Czyli co? Jeszcze raz to przypomnijmy. Dodaliśmy dodatek do FAP-a. Wymieniliśmy świece, olej, komplet filtrów. A tak odpala, tak pracuje. Dobra, żegnamy się ładnie z Peugeotem. Ja się z wami też żegnam i zapraszam pewnie do następnej naprawy. Pozdro!